Spadek liczby osób zaszczepionych przy jednoczesnym wzroście zachorowań na choroby zakaźne to jedna z ważniejszych informacji zawartych w raporcie powiatowego inspektora sanitarnego w Legionowie Sylwii Patejuk. Średni poziom zaszczepienia na terenie powiatu legionowskiego w 2017 roku wynosił nieco ponad 98%. Rok później było już 97,3%. Liczba osób uchylających się od obowiązku szczepień w 2017 roku wynosiła 224 osoby, a w 2018 już 265 osób. Tendencja spadkowa jest wyraźna, ale jak przekonuje Sylwia Patejuk, nie ma jeszcze powodów, żeby bić na alarm. Jeśli bowiem poziom zaszczepienia utrzymuje się powyżej 95%, to według głównego inspektora sanitarnego gwarantuje to bezpieczeństwo sanitarne. Niemniej jednak jest to zjawisko niepokojące. No jest to na pewno zasługa prężnie działających ruchów antyszczepionkowych, które opierają się na analizie tak zwanych NOP-ów. NOP jest to niepożądany odczyn poszczepienny. Może być nie NOP, czyli nie ma żadnych objawów po szczepieniu. Może być NOP łagodny, NOP ciężki i NOP poważny. W 2017 roku na prawie 13 tysięcy wydanych dawek szczepionek lekarze zgłosili tylko 15 łagodnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nie było żadnego poważnego i ciężkiego. W 2018 roku na ponad 16 tysięcy dawek zgłoszono z kolei 10 NOP-ów łagodnych i znów ani jednego poważnego i ciężkiego. W celu przeciwdziałania zmniejszeniu wyszczepialności wydzieliliśmy magazyn szczepionek, zwiększyliśmy powierzchnię magazynową. Obecnie mamy dwie szafy chłodnicze, w których na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mamy 1400 szczepionek. To oczywiście się codziennie zmienia. Poza tym wzmożono działania oświatowe. Chodzimy na pogadanki do szkół, do przedszkoli, na spotkania z rodzicami. Malejąca liczba osób zaszczepionych przekłada się oczywiście na wzrost zachorowań na choroby zakaźne. W 2016 i w 2017 roku na terenie powiatu legionowskiego nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania na odrę. W roku ubiegłym odnotowano już natomiast dwa takie przypadki, a w pierwszym kwartale 2019 roku już 7 osób zachorowało na tę groźną chorobę. Odra to jednak nie jedyna choroba zakaźna, jaka występuje na terenie powiatu. Od kilku lat daje się zauważyć wzrost zachorowań na gruźlicę. W 2016 roku było to 10 osób, w 2017 już 27, a w 2018 38. W pierwszych trzech miesiącach obecnego roku do legionowskiego sanepidu już wpłynęły informacje o 9 przypadkach zachorowań na gruźlicę.